Siemaneczko, tutaj Venta. Zapraszam was do 41. odcinka z serii Wiedźmin. Przed chwilą, dokładnie w poprzednim odcinku, pokonaliśmy Raile. Idziemy w stronę Azara Javeda. Ale zanim to zrobimy, bo bardzo mi się wydaje, że to końcówka jest tego rozdziału, a mamy do zrobienia jeszcze parę spraw, które wolałbym zrobić. Udamy się w stronę dokładnie cmentarza, ponieważ mamy parę rzeczy do zrobienia. A jakie to rzeczy? No otóż chciałbym zrobić zleconka, sprawę ze zbroją, udać się do dentysty z tymi zębami, które mam zebrane właśnie przez okres, kiedy nie mogłem do tego dentysty iść. No i w sumie tyle. Idziemy na cmentarz, dokładnie do przed kryptę Strzygi. Tam mamy takie ognisko, się prześpimy do północy. Się spytacie dlaczego? No otóż, jak wiadomo, jak w dzień nie widzimy tutaj niektórych potworów, to możliwe, że są właśnie potworami nocnymi. I dlatego najlepszym sposobem będzie przespanie się do północy i wtedy zobaczenie, czy te potwory w ogóle tutaj występują i można je ubić. Bo mamy tak, już sprawdzamy. Mamy bruksy, cmentary, garkejne i upiory. Cmentary będzie dosyć łatwo raczej zdobyć. Teraz tak, bruksy, garkejne i upiory. Garkejny. Czy mamy w bestiariuszu? To jest takie pytanie. I podatności. Srebro i olej przeciw wampirom. Czy ja mam taki olej? O kurczę, jesteśmy pełni. Więc opróżnijmy się. Na pewno. Tak. Coś jeszcze. To zaraz tak więcej miejsca. Dobra. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Proszę bardzo, rozpalone ognisko, Geralcie, tak jak chciałeś. Śpimy do północy. Alchemia. Olej przeciw wampirom. Jest. Dobra. Więc go sobie umieszamy. Teraz tak. Może jedna mikstura kot. I to w sumie tyle. Na razie nic więcej nie będę potrzebował. Bohater. Mamy jeden złoty talent. Damy to w zręczność może. I
teraz tak, jeden brązowy. Niech będzie Quen. I... mamy jeszcze dwa srebrne. Damy to może w styl srebrny. Szybki. Okej, są i upiory. Zapiszę sobie, tak na wszelki wypadek. Więc idziemy do nich. Tu bruksy również są od razu. Wszyscy naraz do mnie tutaj biegną. Dobra, to chodźcie tu. Bruksy tam też już idą, dobra. Pył, ektoplazma, pył oraz dwa pyły. I mogę się zgłosić, dobrze, czyli upiory mam zrobione. Teraz bruksy. Jedna z głowy. O, idzie was tu więcej. Ała. Lili? To ciekawe, jeden właśnie z Brooks, jedna z Brooks miała na imię Lili. Trofeum. Dobra, wampirzyca z bagien. Wow. Zlecenie na Brooksy, okej. I teraz możemy iść. Tu mamy zaraz Garkeiny. To zapiszemy sobie znowu. I... olej. Gdzie my tu mamy olej? Właśnie. Olej przeciw wampirom. No dobra. Miecz srebrny, tak. No to idziemy. No i poszło ładnie. Nawet Garkeina tutaj mamy. Ale go już nie wezmę. No dobra, zobaczymy. Boję się, że ta głowa Brooksy mi zniknie.
ale nic na to nie poradzę, jak zniknie. Więc wszystkie zlecenia mamy zrobione. Wychodzimy ze cmentarza do starej wyzimy, dokładnie. I teraz tylko mamy wielką, naprawdę ogromną nadzieję, że tamta głowa zostanie w tym miejscu, co była i mi nie zniknie. Bo szkoda by było stracić takie właśnie trofeum, które mogę spieniężyć oczywiście. Dawno cię nie widziałem, Wiedźminie. Krążyły słuchy, że podpadłeś królewnie. Wyznaczyła dużą nagrodę za twoją głowę. Cieszę się, że nie przyjąłeś zlecenia. Gdybym wiedział, gdzie cię szukać, kto wie. Trzeba jakoś żyć. Rozumiem. Teraz to już nieaktualne. Może jeszcze będzie okazja. Dość o tym. Mam sprawę. Słucham? Przysyła mnie Antoinette. Czekałem na ciebie. Ilu kuzynków udało ci się odnaleźć? 3. Dobra robota. Mieliśmy rozprawę z salamandrą. Jeden z nich miał przy sobie 3 sztuki smoczego snu. Weź je. Bywaj. Zaczekaj chwilę. O co chodzi? Dzięki. Nie ma sprawy. Okej. To zadanie ukończone. Słucham? Dałeś ogłoszenie na tablicę. Tak. Chodzi o wampirzycę, prawda? Udało ci się je zabić? Masz krew? Tak. Oto krew wampirów. Zdecydowanie ułatwiłeś nam zadanie, Wiedźminie. Oto twoja zapłata. Słucham? Macie dużo roboty? Niby tak, ale czegoś brakuje. Zabiłem więcej elfów i salamander niż ty zjadłeś kotletów. Znudziło mi się. Potrzebuję odmiany, wyzwania. Rozumiesz, o czym mówię? Rozumiem. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Bywaj. Dobra. Teraz tak. Muszę dostarczyć łowczemu dowód na zabicie Garkeina. Aha, łowczy był gdzieś tam w... Dobra, to zaraz. Teraz tak, jak już tu jesteśmy. Kalkstein, gdzie jest Kalkstein? W swoim laboratorium, okej. Ostatnio jak tam byliśmy, to właśnie go nie było. A teraz... już możemy go tam spotkać, no dobrze. Także na spokojnie przechodzimy sobie tędy. Cmentar. Właśnie, bo cmentary jeszcze mi zostały 5 żuchw, a mam ich jedną. No dobra. Nie ma go tu. A, dobra. Tutaj jest. Geralt! Dałeś ogłoszenie. Nawet 2. W
której sprawie przychodzisz? Upiorów. Chodzi o pył śmierci, prawda? Oczywiście. Jak ci idzie, Geralcie? Poszło jak z płatka. Oto on. Dziękuję za pomoc, biały wilku. Oto twoje pieniądze. Geralt! Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego... nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej Screenfrit. No i oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. Wiesz, tak się zastanawiałem. Tak? Chodzi o mutację. To znaczy, zastanawiałem się, czy te wszystkie badania nad mutacją mogą rozwiązać problem bezpłodności. Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Bywaj. Geralt! To prześpimy się do południa. Ciężka służba. I teraz tak, spróbujemy właśnie... te drzwi, okej. Ale mnie suszy. Cmentary spróbujemy załatwić. No i pięknie, jeszcze zostaną dwie sztuki tych żuchw. Także to całkiem spoczko. Idziemy teraz jeszcze, jak już jesteśmy w tym miejscu, bo mamy tutaj jeszcze do zrobienia tak... A z Garkeinami też mogę się... No właśnie... To jeszcze się zgłoszę właśnie z tym. Geralt! Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Garkeinów. Dwie porcje śliny. Mój ulubiony Wiedźmin, poradził sobie z zadaniem? Oczywiście. Oto wydzielina. Doskonale. Proszę, zapłata. No i pięknie. O, mamy tutaj kolejnego cmentara od razu. No i zostanie jeszcze tylko jedna żuchwa. Teraz musimy udać się do płatnerza.
którego tutaj nie ma. Dobrze cię widzieć ponownie. Witaj. Widzę, że masz pełne ręce roboty. Mamy powstanie. Na ulicach toczą się regularne walki. Dobry pancerz niejednemu ocalił życie. Przychodzę właśnie w sprawie pancerza. Czym mogę służyć? Znasz opowieść o pancerzu Kruka? Oczywiście. Każdy płatnerz ją zna. Potrzebny mi taki pancerz. Dasz radę go zrobić? Nie tak szybko. Wiesz, że do zrobienia tej zbroi wykorzystano plugawą magię? Poza tym ocalały tylko 3 fragmenty. Naramiennik, karwasz i rękawica. To nie będzie proste. Ale jeśli dostarczysz mi komponenty, zrobię dla ciebie świętą zbroję. Czego będziesz potrzebował? Po pierwsze ocalałych kawałków pancerza Kruka oraz zbroi grafa Kobusa Reutera. Zrobiono ją wzorując się na pancerzu Kruka. Graf poległ w bitwie pod Brenną. Pochowano go na cmentarzu na bagnach. Przyniosę zbroję Kobusa Reutera. Co jeszcze? Tu jest problem. Elfie pieśni zamierzam zastąpić modlitwami do Wiecznego Ognia. Niestety musisz mi przynieść zarówno zapiski elfiego mistrza, jak też litanie świętego płomienia, wygłoszoną przez świętego Grzegorza, gdy heretycy zaatakowali go w świątyni. Elfów chowano niegdyś na cmentarzu. Na pewno spoczywa tam jakiś mistrz pieśni. Ale gdzie znajdę tekst litanii? To trudniejsze zadanie. Jego kości spoczywają w dawnej siedzibie Najświętszej Inkwizycji, dawno już zapomnianej i zamkniętej. Opowiem ci legendę o świętym Grzegorzu. Może wymyślisz, jak otworzyć wrota? Słucham. Święty Grzegorz był inkwizytorem. Zabili go heretycy, chcący pomścić swych bliźnich, których grzeszne ciała święty wypalił wiecznym ogniem. Przyszli do świątyni, gdzie czekał na nich Grzegorz, zbrojny w słowo wiary i topór zwany Tni i Mięsem. Mówiono, że dwakroć tłum atakował świętego niczym wicher srogi, ale ten się nie ugiął. Wówczas święty, litanie wyśpiewując, wieczny ogień przyzwał. I spłonęli na popiół heretycy podli, a Grzegorz drzwi do świątyni zamknął, gdzie chwilę potem od ran skonał. Mówią, że w tej legendzie ukryty jest klucz do otwarcia świątyni. Ja bym pokombinował coś z żywiołami. Spróbuję. Dobrze. Litania świętego Grzegorza. Jak już tutaj jestem, to od razu się cofnę i jest cmentar. Nawet dwa. No to pięknie. Do uchodźców, okej. Także ładnie. Więc w tym miejscu chyba mamy już wszystko zrobione, a nie. Jeszcze zostaje nam przecież... Nie będzie bolało. Z dentystą, no właśnie. Gdzie on tutaj jest? Tutaj. Wieża kata. Wiedźmin Geralt. Co cię sprowadza? Dentysta. Zachin Schmartz. To tłumaczy jęki dochodzące z twojej wieży. Powinieneś znieczulać klientów. Ależ oczywiście. Tyle, że uczulony jestem na zioła, więc znieczulam tylko za dodatkową opłatą.
Nawiasem mówiąc, pusto tu. Pewnie jęki wszystkich odstraszyły. Faktycznie. Ale to przez to rozpierduchę między komandami a zakonem. Przynajmniej mogę oddawać się mojej pasji. Zbieram zęby. Mówiłem ci już? A tutaj, na wojnie, znalazłem tyle ciekawych okazów, że... Nie mówiąc już o zębach różnych stworzeń. Dziwne hobby. Bo ja wiem. Takie jak każde inne. To miejsce wygląda dziwnie. No cóż. Zdaje się, że była to wieża tortur. Może to odstrasza klientów? Może trochę. Ale przynajmniej większość potrzebnych narzędzi była na miejscu, gdy się wprowadzałem. Oto żuchwa cmentary. Cmentary? Potężne zębiska, widzisz? Służą do łamania kości. Dzięki temu mogą dostać się do szpiku. Szpik to prawdziwy przysmak dla wszystkich trupojadów. 150 orenów za całą żuchwę. Dobra cena. Okej. Tak się nie spodziewałem, że cmentara tutaj właśnie żuchwę sprzedam. W czym pomóc? Spotkałem na bagnach słynnego pięściarza Zdenka. To mój idol! Nie mów, że udało ci się zdobyć jego ząb! Wspaniały! Wspaniały okaz do mojej kolekcji! Zapłacę za niego 250 orenów. Jeszcze jakieś eksponaty do kolekcji dentysty. No nie wiem, zobaczymy. Może coś, na coś natrafimy. Jak nie, to już sobie pominiemy tą misję. Bo... szczerze? Nie wiem, co ja bym mógł tutaj jeszcze... za zęby mu znaleźć, jakiego potwora. Ale musimy na pewno jeszcze jedną żuchwę cmentara teraz upolować. Więc wracamy w tamto miejsce. Gdzie miejmy nadzieję, że jeden cmentar będzie. Teraz... dobra, jest. No to pięknie. Dobra. No i możemy w spokoju teraz udać się na bagna. Gdzie tak? Będziemy musieli pójść do łowczego z głową Garkeina. Potem pójść jeszcze na cmentarz. Zobaczyć, czy ta głowa Brooks jeszcze będzie. Bo obawiam się, że ona zniknie. To jest wielce prawdopodobne. Dobra, pójdziemy do... ognisko jest tu. Okej. To zaraz wtedy. Więc pójdziemy z Garkeinem. To jest zaraz tu blisko. A potem jak mamy iść z żuchwą właśnie do cmentarza, to... tam właśnie pójdziemy od razu po tym zadanku. Witaj. Mogę się na coś przydać?
Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Zabiłem Garkaina, oto dowód. Wspaniale. Więcej nie zabiję żadnego człowieka. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj. Wow. Także ładnie. Teraz idziemy zgłosić się do uchodźców po nagrodę. I pokazuje mi właśnie miejsce na cmentarzu. O, jest. Zostawcie mnie w spokoju. Dobra, więc... Kto to zlecił? Łaskawy panie. Wiewiórki w okolicy widziałeś? Teraz to one wszystkie do wyzimy poszły. Nie ludzie zatracone. Co myśmy im zrobili? Znalazłem miejsce, gdzie te kurwie syny człeka na tortury wzięły. Zakopali nieboraka po szyję w ziemi, żeby się ruszyć nie mógł. I łeb mu cały syropem klonowym wysmarowali. A nieopodal mrowisko było. Mrówy czerwone, jak kciuk wielgachne. Domyślam się reszty. Łaskawy panie. W sprawie ogłoszenia. A, tak, tak. Cmentary. Cmentary nam żyć nie dawały. Ale już żeście je ubili. Macie 5 żuchw na dowód. Tak, oto one. O, dziękuję. Mam nadzieję, że nie będziemy już mieć problemów. Oto zapłata. Ładnie, kolejne zadanie zakończone. Teraz jeszcze raz do łowczego idziemy. Potem robimy sprawę ze zbroją. Także bardzo szybko zmierzamy ku końcowi. Wszystkie zadanka tutaj powolutku właśnie kończymy. Witaj. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Zabiłem wampirzycę. Oto dowód. Śmiertelnie niebezpieczne stworzenie. Miałeś dużo szczęścia. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj.
zadanie wykonane. Nawet nowy poziom udało się tutaj zdobyć i resztki zbroi kruka potrzebujemy. Gdzie nas teraz prowadzi? Krypta kruka. No właśnie, tego wcześniej nie widziałem. Sobie zapiszemy, jak już jesteśmy w tym momencie. Jak wygląda mój ekwipunek? A, jest dużo miejsca. Dobra. To idziemy. Gdzieś w kierunku starego dworzyszcza właśnie ta krypta się znajdowała. O, tutaj. No, dosyć ukryta. Mam akurat miksturę kot, także używamy. Słyszę za ścianą jakieś odgłosy. Coś tam musi być. Na wieczny ogień. Chyba nieba cię zesłały, panie. Co tu robisz, człowieku? Szukam grobu wielkiego wojownika zwanego Krukiem. Ponoć znajdują się w nim niezliczone skarby. I co? Znalazłeś? Napadły mnie jakieś straszne potwory, a potem coś łupnęło, dupnęło i z sufitu zaczęły lecieć kamienie. Zostałem zasypany i gdyby nie ty, panie... Lepiej idź stąd, póki przejście jest wolne. Zobaczę, co z tymi potworami. Dobra. No to ładnie. Ale potężny łomot dostaje. Poza szczątkami... O, jest tu stara skrzynia. Tam mamy kolejne wejście, a zobaczmy sobie mapę. Tu jest grób kruka, my idziemy bardziej w tą stronę. No, spróbujemy zbadać tą całą okolicę właśnie. O, stara skrzynia. Diament nawet. Dobra. Tu idziemy dalej.
Dobra, wypijemy sobie jakąś jaskółkę. Tak na wszelki wypadek, żeby nam się szybciej życie regenerowało. Sarkofag. Fragment zbroi. Miecz z meteorytowej stali. Plus 13 obrażeń. To jest obrażenia minus 10%. Dobra, precyzyjne trafienie plus 10%, a ten obrażenia plus 30%. No dobra, zostajemy chyba przy tym, co mamy. I możemy się zawracać. Teraz na drugą stronę. O nie! Otoczyły mnie. To jest najgorsze, jak nas otoczą i zostaniemy ogłuszeni. Dobra, tam dalej możemy przejść jeszcze, ale jakoś tam jest grób Kuruka, to się udamy tam później, teraz w tą stronę. Dobra. Oręki. Tu kolejny sarkofag. Oręki. I... Zobaczmy teraz tutaj. Sztylecik. Dobra. I to tyle stąd. Dobra. To na spokojnie możemy wracać. Tu wszystko obejrzane. Teraz zanim tam idziemy, to jeszcze tutaj.
Dobra, teraz na spokojnie. Same szczątki. W sumie to był tylko ten krąg toczących się skał. To się wracamy. I zostało nam to miejsce. Bazyliszek. Resztki zbroi kruka. Księga Gromu. Dobra. Brakuje mi tylko litanii świętego Grzegorza. W sumie tylko to mi zostało do zrobienia. No i oczywiście jeszcze mamy coś takiego jak dentystę, ale tego raczej nie uda nam się zrobić. Bo nie wiem, jakie dokładnie brakuje, jakich zębów nam brakuje. Dobrze, idę. W sumie jeszcze jedna rzecz, jak już krypta strzygi nam pokazuje, ale jest coś takiego jak stara kopalnia. Ani razu tam jeszcze nie byliśmy. Dobrze, że sobie przypomniałem o tym. No właśnie, stara kopalnia. Co tam może się kryć przed nami jeszcze? Idziemy sobie wszystko dookoła. I wejście do kopalni mamy tutaj. Ale do kopalni udamy się już w kolejnym odcinku, także jeśli spodobał wam się ten odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!